Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony pomidorowy.pl. Witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dog's Life. No dobra, przebudźmy sobie Jake'a. Oczywiście, standardowo. No i cóż, w poprzednim odcinku zaliczyliśmy sobie High Street, czyli tą otóż lokację. Pomogliśmy chłopczykowi, który miał problem, dlatego że nie mógł znaleźć swojego helikoptera, więc Husky wszedł na dach i mu zrzucił ten helikopter. Pomogliśmy kolesiowi, który jest odpowiedzialny za ten kurort, ponieważ chciał jakąś informację nagłośnić w tym oto miejscu, ale nie mógł ze względu na to, że ptaki usiadły na wieży antenowej i musieliśmy je po prostu zrzucić stamtąd, w sensie jakoś czymś zająć te ptaki, by on mógł z powrotem normalnie tutaj nagłaśniać różne sytuacje, różne sprawy. Za to dostaliśmy w nagrodę kość, no oraz standardowo zadania pokroju konkurs sikania, konkurs kopania, to co już znamy bardzo dobrze i bardzo doskonale. No dobra, słuchajcie, dzisiaj kierujemy się w tę stronę, dlatego że mamy tutaj kolejną lokację do zwiedzenia. Chyba w dobrą stronę idę, tak mi się wydaje, że przynajmniej w dobrą idę. Widzę, że tutaj sobie samochodzik jedzie. Tak jest, do hotelu idziemy. Kolejna nasza lokacja to jest hotel. Tak więc ruszamy. Wow, co tu się dzieje? Czemu muzyka się zatrzymała? A dobra, już muzyka leci. Lol, myślałem, że mi się coś zbagowało, ale bym kurde płakał, gdyby mi się ta muzyka zbagowała. Ogólnie mam taką niezbyt dobrą wiadomość. Otóż to jest chwilowo będzie ostatni odcinek na zapas i chwilowo ostatni odcinek z Dog's Life. Zanim mi powiecie, o, pomidor już się chyba zaczyna, co, seria się nie przyjęła, więc... Cicho, Jake. Co, pomidor, seria się, ten, nie przyjęła, to już zawieszasz? Nie. Nie o to chodzi, po prostu chodzi o to, że... Jak dobrze wiecie, bądź też i nie, wczoraj był ostatni odcinek z Little Nightmares, bo ja to nagrywam 4 marca, nie wiem, kiedy wy to będziecie widzieć. Prawdopodobnie jakoś w przyszłym tygodniu, lub jeszcze nawet w tym. No i jak wiecie, był ostatni odcinek z Little Nightmares i teraz wypadałoby nagrać jeszcze inną serię, która by poszła po Little Nightmares. Więc chwilowo chcę skupić się też trochę na innych gierkach, bo Dog's Life jest taką luźną gierką i zarazem tak moją ulubioną gierką, że nie chcę jej tak szybko kończyć, powiem wam szczerze, więc... Zrobimy sobie tak przerwę, ja wiem, 2-3-grową i po tych 2-3 grach wracamy z powrotem do Dog's Life. Myślę, że to jest na razie dobra decyzja, biorąc pod uwagę, że trochę będziecie mogli chwilę odpocząć od tej serii. Chociaż ja mówię, ja się tą serią nie znudziłem, mi się ją bardzo przyjemnie komentuje, bardzo przyjemnie ją prowadzi. Jedyne czego żałuję to to, że nie zabrałem się za tę serię. Delicious. Delicje, dokładnie. Żałuję, że po prostu nie zabrałem się za tą serię wcześniej, tak szczerze. A, dzisiaj prawdopodobnie zrobimy sobie dwie lokacje. Zrobimy sobie hotel oraz tą lokację, wiecie, gdzie ostatnim razem byliśmy kolejką górską u góry. Tam, jak była ta misja z tą wieżyczką. Tutaj będzie chyba kość, mi się wydaje. Tak jest. Rozpoznaję po tym pyłku takim, coś ala taki ogień, bo ten pyłek przy takich obiektach, on zawsze oznacza, że jest kość, nie? Ale on nie wiem czemu jest podobny do, jakby to był trochę ogień, nie? Jak na przykład tutaj, widzicie? To trochę wygląda jakby to był ogień, a nie taki pył. Dobra, będziemy musieli tutaj chyba do środka wejść, bo pamiętam, że tutaj... No tak, dokładnie. Znaczy pamiętam, no... Domyślam się, że tutaj jest zapach. Lajtowo, widzicie? Patrzcie, jak szybko nam idzie, kurde. O, i kość osamotniona. Co tu się dzieje? A bone.
A bone. Taka ciekawostka. W wersji PAL do tego soundtracku byłoby takie świąteczne brzmienie. Wiecie, te takie dzwoneczki, co często są w niektórych grach. Na przykład, jak graliście sobie w Jacka i Daxtera i graliście w poziom zimowy, w sensie w Jacku i Daxterze jedynce w The Precursor Legacy, to kiedy była sekcja z Vulcanic Crater i trzeba było dostać się do góry, to były takie, wiecie, takie po cichutku dzwoneczki zaczęły grać. W wersji PAL tej gry też by zaczęły grać tutaj dzwoneczki do tego soundtracku. Czyli wiecie, byłoby takie, byłoby po prostu coś nowego, tak klimatycznie byłoby to zrobione. Tak samo jak w Glacier Park w Crash Team Racing. Też są takie dzwoneczki na początku, w sensie przez cały soundtrack w sumie to są takie dzwoneczki, co tam sobie grają. A wiecie, ja jestem człowiekiem, który lubi na takie pierdoły zwracać uwagę, bo to jest pierdoła fakt, ale z drugiej strony to tak troszkę też gierkę urozmaica, jak zwraca się czasami na takie coś uwagę. W sensie wiadomo, no niektórzy mogą powiedzieć, to jest zawracanie sobie dupy niepotrzebnie, ale z drugiej strony ja lubię na takie rzeczy zwracać uwagę. Ja po prostu jestem taki człowiek, ja jestem po prostu człowiek ciekawski pod tym względem, jeżeli chodzi o gry. Ja jestem mega ciekawy każdej gry, ja nawet jestem ciekawy takich, powiedzmy, mega słabych gier. Bo nie jestem osobą, która, nie wiem, o, bo przykładowo mój ulubiony twórca, dajmy na to Energik albo Bananowy Janek zrobią negatywną recenzję na temat jakiejś gry. To ja nie jestem jak co po niektórzy, że o, skoro mój guru tak powiedział, to od razu, wiecie, powielam te zdanie. Nie, ja taki nie jestem. Ja wręcz jestem ciekawy, nawet takich krapiastych gier. Dlatego prawdopodobnie po Dogs Life zagramy sobie w Jasia Fasolę na PS2. Mimo, że ta gra została okrzyknięta krapem i Dogs Life zresztą też było u Bananowego Janka okrzyknięte krapem, to jestem ciekaw tych gier po prostu. Dla samej ciekawości chcę ograć. Dogs Life mi się spodobało. Zobaczymy jak Jaś Fasola. Bo nie można od razu z góry oceniać, bo guru tak powiedział, kurde. To jest właśnie najgorsze, co może być, tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o YouTube'a. Dobra, tutaj mamy jedną misję do zrobienia, ale ja nie widzę tutaj, kurde, zapachów i to jest najgorsze. Trzeba znaleźć zapaszki. O, tutaj jest. Okej. Aj, tam będą pewnie, chyba. You can't come through here. Not until you find my dog. Aha, ja nie mogę tutaj przejść, dlatego że on każe nam znaleźć jego psa. Spoko, okej. 100% legit, no scam. Zaraz go znajdziemy. Zaraz zobaczysz, że go znajdziemy i będzie ci łyso. Nie musisz od razu tak jeszcze na mnie swoją drogą wrzeszczeć. Znaczy, ja wiem, że on podniósł głos, ale sam fakt, że jednak podniósł głos na psa, no trochę słabo, co nie? Wyścig z Chihuahuą! Chihuahua, pe-pe-pe-perem, Chihuahua. Halo, halo, gdzie ty uciekasz? Ty. Chciałem cię tu porobić, ale ty widzę, że za sprytny jesteś, bo ty mały piesek. Nie tym razem! Na razie weźmy kontrolę nad Jake'em. Ale swoją drogą zauważyłem, że ten pies chyba ma największy czas, szczerze. Pamiętacie jak byliśmy w tym? To była przed... Nie, to nie była przedostatnia. W trzecim odcinku byliśmy w jednej takiej lokacji, tam na farmie, gdzie była misja u tego stracha na wróble, żeby tego stracha na wróble ogarnąć. Pamiętacie, że był tam pies, który miał tam bodajże 300 sekund do zrobienia, żeby tam, wiecie, te owce czy tam barany do zagrody zaprowadzić. To tutaj ten pies przebił czas, jeżeli chodzi o timer do zrobienia misji, bo on ma ponad 400 sekund, gdzie tamten miał chyba 300 albo 200, coś takiego. Nie pamiętam dokładnie. O! Przypadkowo to ogarnąłem. A peeing game. Mark the corners. Let's go. Three. Sikanie to moja ulubiona rzecz. Jestem w tym najlepszy.
Tak więc jedziemy z koksem. Szybko, szybko. LOL. Ta chihuahua się nawet nie stara, kurde. LOL, 12 punktów. Cy? Wyjdź mi z tymi 12. To jakaś tandeta, kurde. Patrz ile ja teraz będę miał. 28, umiesz tak? 37, pa na to. Pa jak cię porobię. Mówiłem, że cię porobię? To było łatwe, to było easy. To było easy, man. Dobra, druga kość się tam nam pojawiła. To może teraz zabierzemy się za czasówkę, co wy na to? Myślę, że to nie jest głupi pomysł. Jest to bardzo dobry pomysł. Znowu się ta sama muzyka zresztą włączy. Dobra, mogę przyznać, że to jest taki małutki minus, że muzyki w takich właśnie challenge'ach są zwykle takie same. W sensie ta, co była przed chwilą, co leciała, co mogliście usłyszeć, to teraz będzie ta sama leciała. Jak zresztą... Yummy. Słyszycie? LOL? Gdzie? LOL? Ej! Co jest? Gdzie jest niebieski zapach? Ej, serio, nie widziałem, gdzie jest niebieski zapach! Dobra, jeszcze raz. Ale dupa, nie? Ale zrypałem. Dobra, jeszcze raz. Oj, wychodzę z prawej już, jeżeli chodzi o te timingi. Tędy trzeba, kurde. Ja myślałem, że tamtędy, ale mnie gra strollowała, nie? Zrobiła mnie bez mydła ta gra. O, dobra, tu jest. Myślałem, że tam na dole trzeba było jednak zejść. Ale bym płakał, gdyby gra mnie też znowu tak porobiła, nie? To byłby, kurde, płacz. Jake? Dobra, tutaj. 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 Dobrze! No to lightowy ten challenge jest. A ja go tak, kurde, skiepściłem. To trzeba być naprawdę mną, żeby takie challenge skiepścić. Pizza! Pizza Hut! Yes. No faktycznie, jak Jake jest najedzony, to może mu to po prostu zaszkodzić. Pixel, miałeś rację. Pixel, miałeś stuprocentową rację, zresztą zauważyliście to na odcinku teraz. Dobra, gdzie jest ten drugi pies? Gdzie ten drugi pies? Bo bym już go teraz przyprowadził, zrobiłbym tą misję tam. W końcu bym zabrał się za jakąś misję, a nie tylko tutaj chodzę i pierdzielę od rzeczy. To chyba będzie też długi odcinek, bo poprzedni był dosyć krótkawy, więc ten będzie musiał nadrobić ten krótkawy odcinek. Bo myślę, że sobie jeszcze jedną lokację zrobimy. Wtedy nam zostanie już tylko jedna zimowa lokacja i to by było na tyle i zaczniemy trzecią strefę. I trzeci świat zarazem. Dobra, gdzie jest Chihuahua? Ty-ty-ty-toryn. Chihuahua, pe-pe-pe-pem. Chihuahua, pe-pe-pe-pem. LOL, myślałem, że ona się gdzieś tutaj pojawiła, no to trzeba ją szukać teraz. Ej, dobra, jest. Jest, widzę. Hono tu. Teraz ja ją będę. Lecimy z koksem. Pixie Fru-Fru, I told you not to wander off. I need you to get rid of some rats.
Oh, no way that little thing can stand up to those rats. Okej, czyli minigierka będzie polegała teraz na tym, że musimy te wszystkie szczury do śmietnika wrzucić. A spoko. Mogło być gorzej. I czy ja dobrze usłyszałem, że ten pies nazywa się Pixie? Ale to wtedy jest ona, idąc tym tokiem. Dobra, wrzucamy. Musimy wszystkie szczury wyrzucić. To jest łatwe zadanie. Myślałem, że to będzie coś trudniejszego tutaj. Za dużo chyba oczekuję od tej gierki. Naprawdę, za dużo oczekuję. Atta girl, Pixie, fru fru. There are four more. Tak, szybciej. Way to go, Pixie. Fru, fru. Ej, no, tym psem mógłbym też grać, kurde, w Dog's Life. Gdyby była taka, wiecie, hehe, osobna kampania dla tego psa. You can do it, girl! You can do it, girl! Halo, halo, co to ma być? Ale porobiony ten szczur. To co, to jest ostatni? Mamy jeszcze 290 sekund, więc spokojnie. Tak, to ostatni był. O proszę. You did it, Pixie Fru Fru. You're as good as any Boom City rat catching dog. Czy tylko mnie śmieszy to Pixie Fru Fru? Lol. Boom City. The name rings a bell. That's where those dog nappers said they were headed with Daisy. Time to find and rescue Daisy. Oh yes, she will be mine. Boom City, here I come. I hope. Bone-a-rific. Czyli dobrze usłyszałem, że tu mamy już w końcu wzmiankę fabularną? O kurde, ty, od... Przecież dawno nie było żadnej wzmianki fabularnej, jeżeli chodzi o tę gierkę. Czyli idąc tym tokiem... musimy dostać się do Boom City, ponieważ tam jest Daisy. Czyli następna lokacja, czytaj... Trzeci chapter, aka trzeci rozdział, to jest Boom City. Wszystkie zapachy, proszę państwa, mamy zebrane. Teraz możemy zabrać się za drugą misję tutaj. Zabieramy się za drugą misję, bez zbędnego przedłużania. Zobaczymy, co to będzie za misja. Swoją drogą, fajne autko. Proszę mnie wpuścić do auta. Muzyka tutaj cichnie. No, ale zagadajmy do tego. Hey there, sweetie chops. Tonight is the opening of my simply fabulous new act, but I can't perform without my adorable wigs. Can you find my wigs for me, sweetheart? It'll be worth it just to see this guy's fabulous act. Nie, naprawdę, to jest fajna muzyka, ej, ładnie on gra. Dobra, przynieśmy mu afro, zobaczymy co teraz będzie.
Marvelous! Bring me the rest of my beloved wigs, and my tremendous talent will burst forth in all its gorgeousness. Some people think I'm a dead ringer for John Ravolta. Co to za... Ej, halo, halo! Co to ma być za rzucanie pomidorami? On ładnie gra, kurde. Bardzo ładna muzyka. Taka funky trochę, mi się wydaje. W sensie taki, wiecie, gatunek funky, nie? Dobra. Przynieśmy mu, kurde... Co mu możemy przynieść? Nie, to jest ta... Tego jeszcze mu chyba nie przyniesiemy. Przynieśmy mu... O! To mu przynieśmy. Bo ja wiem, że on chce fryzurę na Elvisa, ale my tego nie zrobimy. My mu przyniesiemy coś innego zupełnie. My mu zupełnie co innego przyniesiemy. Super! Collect two more wigs and I'll throw you a simply scrumptious bony maroni. Oh, that other stuff is too loud. My sensitive nerves need soothing. Co to za rzucanie pomidorami? Halo, nie wolno tak. Ja jestem cały i zdrowy. Nie macie prawa mną rzucać. Co to ma być? Kurde blaszka. Ej, ale to drugie wcale takie złe nie było, jak on zagrał, szczerze. Nawet ładnie zagrał. Oh, that's scrummy! One more wig and that bone is yours to own! That's odd. Now I feel this strange urge to put on a dog collar. Ej, dobry kawałek to jest akurat. Serio. Nie, naprawdę, to był dobry kawałek. To muszę przyznać, że nawet to ładnie było zagrane. Ale nie, no dobra, bez zbędnych już przedłużeń i żartów. Dajmy mu po prostu fryzurę na Elvisa, niech ładnie już zagra, raz a porządnie. Niech da nam kość i opuśćmy te lokacje, pójdźmy gdzie indziej. Bo 23 minuty mam odcinka, to można jeszcze, kurde, pociągnąć jeszcze jedną lokację, a co? You sweet thing, there's no business like show business! Voila! Well, bless them my soul. This wig makes me all shook up. To było bardzo perfekcyjnie zagrane. Perfekcyjnie odwalone. Dosłownie. Okej. Bones. That's what it's all about. I zjedzmy sobie jeszcze jedną kostkę. I to tyle? Ty, wszystkie mamy. Lol. Bardzo dobrze. Dobrze! Zapiszmy sobie gierkę zatem. I co? I możemy lecieć z kolejną jeszcze lokacją w sumie. Będzie trochę dłuższy odcinek, ale... Będzie. Będzie dłuższy, ale będzie. Przynajmniej zajmie nam to znowu 4 odcinki i kolejna lokacja, czyli to będzie
Nie, to będzie 5 odcinków, dlatego że w 5 odcinku przyszliśmy tutaj, do tej zimowej. To jest tak, 6 odcinek, 7, ten, to jest 8. 9 to będzie następny. A nie, to 4 odcinki, dobrze mówię. Dobra, to opuszczamy teraz hotel. Nic tutaj po nas. Hotel mamy zaliczony 100%. Wracamy do High Street. Idziemy na kolejkę górską, bo tam mamy jeszcze do zrobienia jedną rzecz. Tak więc, yo, wlatujemy do góry. Kurde, musimy opuścić tą piękną muzykę. Najgorzej. Dobra, Mountain Top. Mountain Top. Zobaczymy, co tutaj na nas będzie czekać. Wysiadamy sobie. Elo, elo. No i dobra, na samym początku uwolnimy tam kogoś, bo widzę, że ktoś tam na nas krzyczy.